Przeciągający się remont ulicy Kolumba, chaos komunikacyjny związany z rozpoczętym remontem na ulicy Powstańców Wielkopolskich wymusza na kierowcach pomysłowość. Szczecinianie wykorzystali nieutwardzony łącznik pomiędzy ulicami Glinianej i Zapadłej. Natężenie ruchu na tym skrócie wzrosło, dlatego ktoś rozsądny wyszedł kierowcom naprzeciw i poszerzył oraz utwardził nawierzchnię. Nadal jest to wymagająca wobec zawieszenia droga, ale wbrew staraniom koordynatorów remontów skutecznie udrażnia szczecińskie ulice w tym rejonie miasta.